Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Zero Sievert. Kochani, kontynuujemy naszą rozgrywkę, ostatnio chyba zaskończyliśmy questy. Z tego to się nie mylę. Zobaczmy, czy my coś możemy jeszcze wykraftować, bo w sumie nie pamiętam. W sumie nie pamiętam. W ogóle nagrywam to standardowo w dzień publikacji. No, brakuje nam tylko rurek. Brakuje nam tylko rurek. Czy te rurki możemy gdzieś kupić? Bo ja z przyjemnością bym sobie zrobił tą kuchnię. Ale nie, dobra. Kuchni jeszcze nie zrobimy. Na kuchnię brakuje nam rurek i brakuje nam sztućcy. To myślę, że będzie priorytetem dla nas. Tylko tak, recycling jeden. Czy jest tu coś do wody? Najbardziej mnie interesuje to, czy jest tutaj coś, co dawałoby nam wodę, bo definitywnie to jest u nas problemem. Kurde. No właśnie, kratować teoretycznie możemy, ale nie możemy tej wody w żaden sposób pozyskać. I to mnie martwi. To mnie martwi. Dobra, jak tam nasze statusy? 82, 86 i 88. Myślę, że... A w ogóle właśnie. My tu mamy sporo rzeczy. Chyba aż nadto tych rzeczy mamy. Questa chyba wykonaliśmy, stąd na razie możemy to posprzedawać, bo i tak tego zjeść nie możemy. Więc żadna strata. Dobra, flaszki. Flaszki myślę, że tutaj nie daje Tirsta, więc spoko. Dwie możemy sprzedać, to nie jest żaden problem. Medykamenty mamy chyba tutaj, tak? Tak. Dobra, to też sobie zostawimy na razie. To są rabbit pelty, to są wolf pelty i to są boar pelty. Okej, dobrze wiedzieć. Warto mieć, warto mieć. Sobie zostawimy tu. No i co? Jeszcze ten dumbbell chcę zostawić sobie. Dumbbell chcę sobie zostawić, a reszta idzie do sprzedaży. Mam tutaj cooking. Użyj cooking level pierwszy, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, ale idziemy to na razie sprzedać, żeby już mieć to z bańki. Żeby mieć to z bańki. Tradujemy z tobą. Ile ty nam za to dasz? I co nam za to dasz? To też sprzedamy, to też sprzedamy, te dwie flaszki też sprzedamy. 4316, myślę, że to nie jest wcale tak źle. Kupimy sobie od razu dwa jedzonka, może jakąś puszkę. No i na razie chyba starczy. O ile to jest? Po 30, tak? Nie, po 90 do kupna. Nie, po 30. 290, nie rozumiem trochę tego, ale okej. A cały chlebek jest do kupienia za 100, no to bardziej się opłaca, jak najbardziej. Kupimy sobie 3 nawet. Deal, deal. Odłóżmy sobie ten pierdzielnik przy okazji. Widzę, że tutaj nie mieliśmy żadnego jedzonka. Czy mieliśmy? Mieliśmy jedno jedzonko, świetnie. Wykraftujemy to jak zwykle. Jedzenie. I tak, to daje dychę. Możemy to jak najbardziej zjeść. Zjedzmy to. A woda nam tutaj spadnie, będziemy mogli się napić tej wody, tylko my chyba wody już nie mamy. 85, jeszcze się nie napijemy. No ostatnia butelka wody nam została. Niedobrze. To zostawimy. Tu amunicję też zostawimy, tylko amunicję w innym miejscu. Bo to jest w ogóle ta sama amunicja, okej. To nie stanie, nie, inny czubek ma. Inny czubeczek ma, dobra. Czyli w takim statusie sobie zostajemy, amunicja jak sobie to zostanie gdzie była. Idziemy się na szybko przespać. I lecimy dzisiaj w kolejną eksplorację. Lecimy w kolejną eksplorację. Tylko no właśnie, tak troszeczkę nie bardzo. Nie wiem ile się prześpimy. 5.12. No tylko hydracja to nam tak spadła, że ja pierdzielę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale okej. Ale chyba też nowy przedmiot nam się powinien teraz wygenerować, bo z tego co pamiętam, ten handlarz ma codziennie coś nowego, tak? A jednak nie. 15 tysięcy. Może byśmy sobie coś przy okazji zwiększyli. Co to jest? Co to jest? 10 kilo wagi. No mówiąc, speed większy i ergonomik 15%. A może by się przydało w końcu tą latarkę czołową kupić?
To jest dobre pytanie. Tylko modyfikatory. Dobra, za chwilę sobie to ogarniemy. Na razie pójdziemy coś zjeść i wypić, bo tak. Mamy na pewno mało jedzenia, mało picia, więc myślę, że mleczko akurat sobie możemy teraz wydudnić. Ten Fierce jest strasznie porąbany w tym wypadku. My się wyzerowaliśmy, jeżeli chodzi o napoje. 85, no lipa. Lipa, lipa, lipa. Zjemy jeszcze sobie to i całkowicie się wywalimy. 54. O, niedobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, full jest git. Idziemy jeszcze szybko do medyka zobaczyć, co on ma na sprzedaż. Może on ma jakąś wodę czy coś takiego. Aczkolwiek wątpię. On chyba miał tylko i wyłącznie medykamenty oraz jakieś tam bzdurki. No właśnie. Kupujemy sobie latarkę czołową, bo myślę, że to się nam przyda. Myślę, że to nam się przyda. Gdzie to było? To nie było tu, to było tu. 6000, drogo. Ale no nic, musi być. Musi być. I pod klawiszem N sobie to włączamy. Oprócz tego, słyszałem, że tutaj są jacyś przyjaciele. Ale to chyba nie tu. My w sumie nie przeszukaliśmy całościowo Stop Raider. Możemy z tobą pogadać? Nic? Zero? Nul? O, dziwne. To sobie przy okazji przejdźmy tędy i coś popatrzmy. Może coś tutaj jest, co możemy jeszcze użyć. Tu nic? No, tutaj nie ma nic. Bo może my jakichś questów nie bierzemy. Też nic nie ma. Tu przełączyć się nic nie da. I tu również nic. Dobra. Nie da się, to się nie da, trudno. Idziemy na ekspedycję. Jakie mamy questy w ogóle? 5 bandytów, 5 wilków. Czerwone kryształy. 10 rabbit peltów, które sprzedałem chyba świetnie. Tym geniuszem. Jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Dobra. Idziemy jeszcze raz do lasu. Narobić hałasu. Bo jestem ciekaw, czy uda nam się teraz te wilki pozabijać. Myślę, że na następną mapę potrzebujemy lepszej broni, bo wtedy jak pierwszy raz poszliśmy tam do tej drugiej lokacji, no to widzieliście, że jeden hit nie wystarczy, żeby zabić NPC-ka. Te NPC-ki już tam są dosyć mocne. Ten PC-ki są już tam dosyć mocne. Dobra, nowy marker sobie oczywiście tutaj wolniemy. Blisko mamy strefę po tej stronie, więc spoko. Powiedziałbym, że nawet bardzo blisko. Wilk? Oj. Zamknij się. Wcale nie jest takie proste, jak myślicie. No ładuj, ładuj. Ładuj. To jest wykonany. Dobra, trochę amunicji poszło. Kolejny gól. O, on żyga czymś. Au, wow, 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 wow. Czwórka czy trójka? Trójka chyba. Tak, trójka. Naprawdę definitywnie przydałby się tutaj ten quick slot, żeby obczaić, gdzie dokładnie mamy przypisane różne przedmioty. To jest po prostu dramat pod tym względem. Do tych guli było, spoko. No ale utkliśmy, tam widzę starcz od razu. Nie przejmujcie się, wszystko widać. Dobra, wolf pelty mamy, to hejzonka też mamy, świetnie. Ale nie powiem, bo i amunicji trochę poszło, 8 sztuk chyba. Upań, tego to co cholera jest.
A my potrzebujemy rabbit peltów. Ło! A co to się tutaj? Jakiś bandyta w ogóle leżał. Ciekawe. Jeszcze jeden wilczek był tu, prawda? Gdzieś go na północy utłukłem. Dobra, fajki. Inne przedmioty. Garnek. Cooking pot. To się przyda. Już mam prawie full, jeżeli chodzi o noszenie rzeczy. I tam widzę czerwone kryształy. Ale mnie przytłukło. Piątka, tak? Pogrom. Dobra, starczy. No pod tym względem to tu jest dramat. Nie, nie chcę wychodzić jeszcze. Nie weźmiemy tych czarnych kryształów, nie ma opcji. Myślę, że musimy sobie od naszego medyka kupić specjalny strój. Dopiero wtedy będziemy mogli wchodzić w te różne strefy. Tylko no, to jest również ciężar. Ciężar, który nie trzeba nosić. Tego wolfa obszukaliśmy. Tu był chyba jeszcze jeden, tak? Tak. Dwa pelty. Nie wiem, czy bieganie nam aż tak obniża fierce, czy nie? Czy jakoś to inaczej działa? Jeszcze 5 bandytów zabić. Widzę. Padaj na bambus, banany prostować. Jak zadania. Czy nam to zalicza? To nie są bandyci. Jestem niepocieszony. Aczkolwiek typek... tu jest jeszcze więcej. Tu jest jeszcze więcej. Nie, no dobra, tego jedzenia możemy trochę zostawić. O Jezu. Straszta ludzi. Style level 2. Woda. Woda. Potrzebuję wody. Jakieś jaja. Jaja to dopiero będą. Wydawało mi się, że widziałem tutaj coś do leczenia, ale chyba... Tak, dobrze widziałem. Kolejne wilki, ale wilki nam się już nie przydadzą. Wiecie co? Ja mam pewien pomysł. Ja mam pewien pomysł, tylko to niestety będzie od nas... jeszcze kolejny scientist. Wody. No kurde. To już nie mogę ruszać. Ha! Ciekawe. 54 na 81. Ile jedzenia możemy tutaj przybrać z tego? 23, nie opłaca się. Napij się wody. Ostatnia nasza butelka z wodą. Okay, możemy się ruszać. Kolejny scientist. No tylko znów się ruszać nie możemy. Ale lipa. Jakbym coś zjadł? Teraz mi się pozwolisz ruszyć? Pozwolisz. Ale jak wezmę mięso, to już pewnie nie, prawda? O, dziwo, jeszcze mogę. Dobra. Myślę, że dobry loot nam się trafił. Więc myślę, że możemy powoli wracać. Taki szybki w sumie. Challenge. I zobaczymy, czy możemy kupić ten strój. Bo nie powiem, ten strój jest dosyć ważny. Ten strój jest dosyć ważny. Dobrze, że to nie jest jak w Zomboidzie, że nasze HP spada i tak dalej i nas plecy bolą. O tyle dobrze. Tak, co te kryształy? Trzeba to jakoś obejść.
Fitness level 3. Nie powiem, jakby zaczęli do nas teraz strzelać, to bylibyśmy w dupie za przeproszeniem. Jestem jak chomik. Może podejdziemy jakoś? O kurde. Ej, pykło. Mamy dwa kryształy. Jeszcze jeden by się przydało wziąć, ale niestety tutaj jest zablokowane. Raczej nawet byśmy nie zdążyli stąd wyjść. Raczej byśmy nie zdążyli nawet wyjść stąd. Dobra, koleś, mam nadzieję, że ty masz jakąś wodę. O wilku mowa. Świetnie. Bierzemy wszystko jak leci. Całą wodę, jaką masz. No i kolejne przedstawienie. Na razie tego nie musimy zbierać. To możemy na razie sobie przełożyć, tylko nie do tej szufladki. I tak, flaszkę standardowo zostawiamy, ale to też nie tu. Nie, flaszkę jedną mamy, dobra. To nawet nie zostawiam tego. Myślę, że tak, kryształy na pewno zostaną. To jest sterylizowane, tak? Tak. No to możemy sobie siódemkę wrzucić, nawet to nie jest problem. Amunicja. To zostaje. Coś jeszcze? Myślę, że to... To może zostać. Tylko chyba ten wentylator nie jest przydatny. Ej, no faktycznie, to chyba nie jest przydatne. Dobra, idziemy to sprzedać i po prostu zaraz podsumujemy sobie wszystko. To leci. Powerbank też leci. Te moldy, jeżeli chodzi o suchary, to sprzedajemy śmiało. Potrzebujemy tylko rabbit beltów, więc to nas nie boli. To sprzedamy. No, trochę idzie z tego uzbierać. 600. Kasiorka, czekolada. Czekoladę zostawiamy. Herbata chyba się nie przyda. To też się nie przyda. Rotten egg. Też się nie przyda. Dobra. No i trochę odbiliśmy sobie, jeżeli chodzi o kasę. I teraz chodźmy do medyka, zobaczymy, czy możemy kupić ten strój. Raid. 23 tysiące. Fu. No, ale te plecaki to już są fajne. To już są fajne plecaki. Jest marker. No nic. Morfina, I need morfina. Chciałbyś. No. Proszę mnie nie blokować. Proszę mnie cholera nie blokować. Dobra, to zostaje. Czy to braliśmy? A, to braliśmy do jedzenia. No, jak kto uważa, prawda? To zostaje tu. To też zostaje tu. Mleczko. 68. No lipa, jeżeli chodzi o godzinę, która jest? 9:29, jakbyśmy sobie tak do 14 pospali jeszcze chwilę. A nawet nie do 14. Do drugiej. No to do 14, dużo się nie pomyliłem. Jest well rested, zajebiście. Po prostu świetnie. Dobra, to sobie jeszcze zostawiamy standardowo. Wodę zabieramy, tylko tak, wody mamy 72, hangar 92. 72, 92. No i myślę, że spoko. Nie musisz nawet spać tak mocno, bo to daje jeszcze regenerację. No właśnie. I tak, jedną wodę na pewno zabieramy, to też zabieramy, to na razie zostawiamy. Idziemy na kolejną ekspedycję. Myślę, że jeszcze 10 minut powinniśmy na taką szybką
eksplorację zdążyć. Powinniśmy zdążyć. Korci mnie. Wiecie co? Idziemy do makeshift camp. A co mi tam? Co najwyżej umrzemy. Co najwyżej umrzemy. To w sumie nam nie robi żadnej różnicy. O tyle dobrze, że tutaj nie ma żadnej kary za śmierć, więc spoko. Wszystko nam wraca tak, jakbyśmy po prostu zaczęli od początku. No ta, pewnie. Okej. Króliczek chyba poleciał. Jak w ogóle wygląda sytuacja? Tak, tu jest jedno wyjście i tu jest drugie wyjście. Myślę, że pójdziemy na południe całkowicie i obczajimy cokolwiek. Oczywiście jest to dosyć... O kurde. No właśnie, nie wiem, czy oni są dobrzy, czy oni są źli. Reload. No sprawdźmy. Oni nam krzywdy nie robią. Tam są bandyci. Czyli tego scientista zabiłem tak po prostu, bez podania przyczyny. Można? Można. Zabity? Chyba tak. Nie? A może? Reload. Co tam się dzieje? No shit. Wiecie, jak będę mógł, to go utłukę sam. On chyba zdechł. Chyba tak, tylko tak nam radiacja ładnie leci niestety. Dobra, taśma, czekolada, świetnie. I troszkę amunicji. Pytałem, że tu jest ich czterech. Co się dzieje? Wow! Ale się napromieniowaliśmy. Ktoś tam słyszy. O, jestem. No bez jaj. Korpus i luneta. No tu był jeszcze człowiek zabity chyba. Ho, ho, ho. Jeszcze dzik. Dwa dziki. Trzy dziki. No pięknie. Całkowicie nie po drodze. Jezu, ile tu jest promieniowania. Porażka. Porażka. Czy tu musimy brać sucia po prostu zapierdzielać, żeby przeżyć? My już mamy takie napromieniowanie jak normalnie w ciągu dwóch odcinków takiego nie mieliśmy. Oby trzech. Nie, czekajcie, to jest chyba trzeci. Albo czwarty, już nie pamiętam. Całkowicie zapomniałem. Przy okazji te rabbit pelty sobie pozbieramy.
Obawiam się, że zaraz tutaj nam ktoś wyskoczy. Nie wiem, czy nie umieram. Dziwo nie. 4 hity wytrzymał. Jadło. No to tylko widać, ile oni mają odporności. Dobra, siadło. Uhu! Nieźle. Nice, nice, nice. O, jest jeszcze jeden snajper. Znałem. Szybko, 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 leczy. Kurde, użyłem czwórki. Niechcący. Jestem tak napromieniowany, że ja pierdzielę. Będę się z tego leczył do końca życia. Chcę zobaczyć ten lód, co oni tam mieli, no bo są naprawdę mocni przeciwnicy. To już nie są ciepłe kluchy. Naprawdę, Shiro? O. Taki stalker. No nadzieję, że mnie nie goni. Jak cholera musiała pokazać, no? Co jest? O nie, ja mam krwawienie od radiacji. O nie, spierdzielamy stąd. Trudno. Sporo ammo wykorzystaliśmy. No ale radiację to mamy poważną. Fu. Ale żeśmy się narobili. Wcale lutu dobrego nie mieliśmy. Porażka. Totalna porażka. Dobra, sprawdźmy, czy możemy sobie założyć ten nowy scope. Niestety nie. A szkoda. No trudno. Wróci do pistoletu? Też nie. No trudno, to dużo nie zyskaliśmy. Niestety jesteśmy od cholery bandaży, od cholery medkitów. Half 40. No nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Rabbit Ball to musimy zostawić na razie, bo to będzie potrzebne do questa. Potrzebujemy 10. Więc akurat, myślę, że akurat. Hydrogen peroxide. Nie wiem, co to znaczy. Kolejny jeszcze tu. Mieliśmy jeszcze jeden bandaż zapasowy w razie czego. W sumie nie jest źle. Mogło być gorzej, znacznie gorzej, tylko to nie tu. Ammo też od cholery straciliśmy. No nic. Człowiek uczy się na błędach. No ale wiemy, co tam już możemy spotkać. Gdyby jeden cholerny Zet, który nas zrobił od tyłu. To żeby to się inaczej skończyło, no ale cóż.
piątkę i to daje 11 kilo, mamy dyszkę. 9 mamy, to 2 kilo więcej w sumie. To daje dyszkę, jest ergonomik 15. Tylko w jaki sposób działa ten ergonomik 15? Czy to po prostu zmniejsza wagę? Kurczę, nie wiem. Kurczę, nie wiem. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w dalszych odcinkach z Zero Sievert. Też możemy zrobić slipa. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. A no i moi drodzy, w sumie ten odcinek wpada w nowy rok, więc życzę wam wszystkiego najlepszego, oczywiście w tym nowym roku nadchodzącym. Mam nadzieję, że będzie lepszy od poprzedniego i że nie będzie już takich problemów na świecie. Nie mamy autoryzacji, wiemy. Headshot. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Miłej imprezy dzisiaj. Hej, hej!